Bardzo serdecznie witam naszego dostojnego gościa, Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Jana Pawła Lęgę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No wieki wieku, amen. Chciałabym prosić księdza o słowo kapłańskie na czas Wielkiego Postu. Bardzo często trudno nam jest wytrwać w dobrych postanowieniach. Pan Bóg dobrze wie o tym, że my jesteśmy grzeszni. I nawet Pismo Święte o tym mówi, że człowiek jest kłamcą. Każdy człowiek. I ja jestem kłamcą, bo nie mogę znać całej prawdy, którą zna Pan Bóg. Tylko Pan Bóg jest prawda, droga i życie. Tak mówi Chrystus sam o sobie. A my jesteśmy oczywiście ludzie, którzy możemy przy dobrych chęciach, pokorze, podporządkowując się Bożej woli, możemy żyć w tym świetle, w tej mądrości Bożej, poznając w jakim stopniu Pana Boga, tak jak On chciałby nam siebie okazać. Natomiast świadomość swego grzechu, który każdy z nas jego ma, ażeby nikt się nie szczycił, że jest jakiś doskonały, żeby też mógł współczuć innym, świadomość swego grzechu nie powinna nas przerażać. Tylko grzech w ogóle jest tam, gdzie jest świadomy i dobrowolne łamanie prawa Bożego, świadome i dobrowolne. Kiedy ja w 100% poznaję, że to jest grzech i w 100% chcę tego grzechu, wtedy to jest łamanie prawa Bożego w ważnym takim momencie. I wtedy to decyduje o moim grzechu takim bardzo poważnym. Natomiast często ludzie robią grzechy spontanicznie, jakoś tam w biegu, nie zawsze rozmyślając na tym, co robią, jak robią. I niestety to jest większość takich grzechów, które nie do końca wiemy, czy my chcieli jego, czy nie chcieli jego, czy niby się chciało nam, czy niby się nie chciało nam. Natomiast czas Wielkiego Postu daje nam taką możliwość troszkę się zatrzymać. Nie tylko biegnąć za swoimi sprawami, do sklepu wszystko kupić, zbierać, znosić, co i tak w końcu nie przyda się nam do naszego życia, bo rano czy późno to wszystko trzeba będzie zostawić. I daje nam taki czas Wielkiego Postu możliwość tej refleksji. Troszkę się zatrzymać. Wtedy człowiek leci samolotem, no to wszystko to przylecuje momentalnie przed oczyma, a jeżeli na jakiejś rakiecie, to jeszcze prędzej. A jeżeli pociągiem, to wolniej, a jeżeli samochodem, to jeszcze wolniej. Może być po różnemu, ale jeżeli tam idzie na pieszo, a rozgląda się wszędzie, no to jakoś idzie inaczej ten świat. Tak samo jak się zatrzymuje nad swoim życiem, troszkę porozmyśla, jak to się żyło, co to się robiło, gdzie te błędy popełniali się, w jakich momentach naszego życia. No to wtedy taka refleksja już jest miła Panu Bogu. Że człowiek, każdy z nas, na ile nas stać, na ile u nas jest tego zrozumienia. Nikt tego nigdy nie przebada. Nikt tego nigdy nie udowodni, u kogo jest więcej, jak jest w tym pracy, a u kogo mniej. Tylko Pan Bóg może zbadać nasze sumienia i wiedzieć całą prawdę o nas. My jako ludzie tego nie potrafimy. I nie jest lepszy ten, który poszedł modlić się na drogi krzyżowe, od tego, który nie poszedł modlić się drogi krzyżowe, a poszedł pomagać jakiemuś choremu człowiekowi. On mógł zrobić więcej, czym tamty, który poszedł się modlić, a nie miał takiej możliwości, żeby cierpieć przy tym chorym człowieku i mu jeszcze z uśmiechem pomagać. Wszystkie sprawy, które czynimy w czasie Wielkiego Postu, jeżeli podporządkujemy się pod tą myśl jako poszukiwania swego miejsca w tym życiu, jako ludzi szukający naprawdę swojego stanu rzeczy w tym czasie, to wtedy Pan Bóg jest po naszej stronie. Łaska Boża nam towarzyszy. Każdemu na jego sposób i możliwości. Aby jakieś kroki nasze byli wstrzymane w jakimś takim dążeniu do konkretnych grzechów, a jakieś wstrzymanie. Jeżeli nawet człowiek zalajał się 10 razy dziennie, a potem ze względu na Wielki Post, ze względu na to, że jest możliwość na pokuty, jeszcze się zawali 5 razy, no to już jest jakiś dorobek jego, jakieś staranie jego.
A Pan Bóg patrzy na chęć dobrą, która w jakiś sposób może się materializować. Znaczy, to 10 było 5, znaczy, no już jest lepiej. A może na następny raz jeszcze się uda więcej. Człowiek nigdy nie powinien opuścić z ręki i mówić, ja już nic nie podobno zrobić, bo ja jestem za słaby. Człowiek nie powinien do takiego stopnia siebie dopuszczać, bo to już jest takie panikowanie. Człowiek musi się starać, jednak coś robić. Na ile się uda? Może, tak jak mówi się, siewca posiał ziarno i to ziarno dało wschody, a potem urodzaj. I to było, jedno pole dało 30% tego wszystkiego, drugie 60%, trzecie 100%. Tak samo i człowiek, na ile jego stać. Nie możemy za innego człowieka wyliczyć, ile jemu byłoby potrzeba do pokuty, bo teraz my ludzie tak sobie zastanawiamy się nad innymi, co by on powinien byłby zrobić, żeby się nawrócić. A może jemu trzeba jakiegoś tylko jednego westchnienia, Pan Bóg już jest z nim, tak jak pamiętamy. Jak ten bandyta, który jeden i drugi byli ukrzyżowani razem z Chrystusem. To jeden bandyta jeszcze bluził w jakiś sposób Chrystusowi, wybaw siebie i nas, bo on dobrze wiedział, że on czynił rzeczy złe, a Chrystus czynił rzeczy dobre i był ukrzyżowany za dobre rzeczy. A drugi bandyta, ten zbrodniarz, który był po drugiej stronie Chrystusa ukrzyżowany, doszedł do świadomości, że on jest grzeszny i mówi, Panie, jak będziesz w swoim królestwie, wspomnij na mnie. To znaczy, to on inaczej, to już nie był jego znak przyznania się do swojej winy. W jakiś sposób, nawet może nie do końca wprost. Ale Chrystus się mówi, naprawdę mówi, ci dzisiaj ze mną będziesz rodzaju. Proszę bardzo, jak to skażę, jest ten znak pokuty. Ale znak pokuty musi być w człowieku nastawienie do tego, żeby jednak nie mówić, że ja nie jestem gorszy jak inni, a może jeszcze lepszy jak tamci. Bo wtedy to jest pycha, a pyszny Bóg sprzeciwia się i nie daje łaski. Natomiast kiedy człowiek nawet może wie, że sąsiad tam więcej grzeszy, czy sąsiadka, ale jednak mówi, no co ja tam wiem o nich, może oni nie mieli tyle łaski, co ja, może byli wychowani inaczej. A ja sam czuję swój grzech, jaki mam, a nie bądź nie litości. I może nawet trzeba tej sąsiadce czy sąsiadu. No to wtedy jest zupełnie inna praca nad sobą, świadomość swego grzechu, a nie cudzego. Kiedy będziemy się przykrywać cudzymi grzechami, że to, a oni jeszcze gorsze, czym ja, no to będziemy podobnie do faryzeusza, który przyszedł do kościoła chwalić, że on jest dobry, że on lepszy jak ten grzesznik, który tam gdzieś w węgu siedzi, kościoła modli się, a tamty przyszedł do tego, żeby nawet wstydził się podnieść głowę do Pana Boga. Będą świadomym tych grzechów, które popełnia. A faryzeusz też ma swoje grzechy, ale chlubił się swoimi dobrymi czynami. Wyszedł z kościoła nieusprawiedliwiony. Był pyszny i jeszcze poniżał drugiego grzesznika, o których grzechach może i wiedział, ale nie ma prawa do tego, żeby jego poniżać, bo tylko Bóg osądza człowieka. Bóg wie całą prawdę o każdym z nas. I właśnie taki wielki post daje możliwość, jeżeli człowiek chce stać w prawdzie przed sobą, przed Panem Bogiem, biorąc Jego na świadka i tego, który zna wszystko doskonale, do sedna duszy w naszym życiu, to ten właśnie człowiek może mieć owoce dobrego postu. Natomiast pyszale, który myśli sobie, że jemu wszystko wolno, że on w tej ziemi nikogo się nie boi, tak jak ten był sędzia, który mówił, no, kobieta tam puka do niego w drzwi, chce poprosić jego, żeby ją obronił. Tak w Piśmie Świętym jest napisane. A on mówi, a to co to ja będę tam z tą kobietą tam liczył. Boga się nie boję, ludzie się nie wstydzi, wszystko w jego rękach. No, tak jak my teraz wiemy, każdy sędzia to jest prawie jak tępek ziemi. Taki ważny, że to jego niby nigdy nie spotka sąd Boży. O wiele sprawiedliwszy, czym te, które sobie pozwalają sądzić ludzi. No i właśnie ten sędzia mówi, chociaż ja tego się i Boga nie boję, i ludzi się nie wstydzę, to jednak ona mnie nadojadła, ta kobieta prosi o pomoc, to ja jej pomogę. Tylko z powodu tego, że nadojadła mnie. I Bóg mówi, patrzcie, ten sędzia niesprawiedliwy, tylko ze względu na to, że ona jemu nadojadła, chce jej pomóc. A czy Pan Bóg, który stworzył człowieka, który za człowieka oddał
życie swojego Syna Jezusa Chrystusa jako w dar za nasze zbawienie, za nasze odkupienie. Czy On nie pomoże tym, kto dzień i noc nie wołają do Niego o pomoc? Oczywiście pomoże. Tego człowiek musi siebie też wprowadzić w stan takiego zaufania Bogu. Liczyć na swoje pieniądze można, ale jutro złodzieje skradną pieniądze i już będzie brak. Można liczyć na swoich bliskich, krewnych, znajomych, ale oni dobry wtedy, kiedy my coś im możemy ofiarować. Jeżeli my już nic nie możemy im ofiarować, wtedy się okaże naprawdę, kto jest prawdziwy przyjaciel. Ale Bóg jest zawsze prawdziwym przyjacielem. On nie potrzebuje od nas nic i daje nam wszystko. Dlatego człowiek, który ma chociaż wiarę jako ziarno gorczycy, może małą wiarę, może nawet nie tak doskonałą, jakby to się chciało być, bo nikt nie wie z nas, kto ma doskonałą wiarę. To jest tajemnica zakryta przed nami. Ale ten człowiek, który ufa Panu Bogu jako istocie doskonałej, jako temu, który chwalczy za nas, który przyszedł z niebie, stał się podobny do nas, stał się człowiekiem, wziął grzechy nasze na swoje plecy, żeby w taki sposób pokazać nam, jak wykonuje Bożą wolę, wykupia nas od grzechu. I jeżeli uświadomimy to sobie, chociażby na czas Wielkiego Postu, na tyle, na ile nas stać, oczywiście każdy ma swoje zajęcia, te zajęcia się nie zmieniają, ale jakiś rytm możemy zmienić w swoim życiu, zmuszając siebie do innego podejścia. Tak jak patrzę pierwsze nabożeństwo Drogi Krzyżowej, masowo idą ludzi na drogę krzyżową. To nie tylko z tradycji, nawet kiedy sam obserwowałem tam i w Kazachstanie, skoro kiedy ludzie może nie dużo wiedzieli o tych prawdach Bożych, bo nie było komu ich nauczyć, ale jak była droga krzyżowa, to zawsze ich było więcej. Jak były śpiewy gorzkie żale, to zawsze ich było więcej. Jak było ucałowanie krzyża Wielki Piątek, to szli od małego do wielkiego. To była taka cisza, nawet w Kazachstanie, i to wiedziałem w różnych innych miejscach, gdzie Pan Bóg dał mnie być. Wiedziałem, że jakiś jednak duch niewidzialny tej ludzkiej pokuty, on jakoś jest uobecniony, jest tu blisko. Na pewno i wy tam w Ameryce czujecie tak samo, że ludzie gdzieś jakby się zatrzymują troszkę. Zatrzymują się w tej gonicy, które jest na co dzień, które nas napędza, diabeł i świat, który dawaj prędzej, ty taki mocny, ty taki ważny, że to bez ciebie nic się nie dzieje. I człowiek myśli, że tak jest. Ale kiedy się zatrzyma właśnie w tym czasie Wielkiego Postu, wtedy Pan Bóg daje jakieś inne natchnienia do serca i do ducha i człowiek wtedy sam wyszukuje sobie możliwości takiego postu. Może ktoś nie może się odmówić od jedzenia. No i niech je to, co jadło się, ale może z jakimś, jak kiedyś pamiętam, mówiła jedna kobieta, że ona mniej je tylko dlatego, że ona nie może pomóc w Indiach ludziom, którzy tam jest głodny, to ona po prostu mniej je, chociaż mogła zjeść więcej, ale je mniej tylko dlatego, żeby w jakiś sposób tam to było lżej tym ludziom. Ona nie należała do Kościoła katolickiego, ona po prostu była jakieś inne wiary, Pan Bóg wie jaki tam. Ale ona mała jakąś dobrą chęć coś zrobić takiego, żeby jednak coś tam pomóc. A Chrystus mówi, jeżeli wy nawet komuś podacie wodę, kubek wody, ze względu na to, że on jest wierzący Chrystusa, no to wtedy nie będziecie pozbawienie nagrody w niebie. Jeżeli tak, dla Chrystusa. Tak samo, jeżeli robimy jakąś ofiarę, może my nie robili jej, a może widzimy jakiegoś biednego, wczoraj przychodziliśmy obok niego, myśleli, że to złodzi. No dajmy jemu dolara. Nas to, jak to się mówi, u nas nie przypadnie, a jemu się nie dobawi dużo. Ale może w jakiś sposób, może jego taka prośba, o której myśleli, że on nie jest uczciwy, dobry, może to jemu pomoże do czegoś, skaże, może on też się zastanowi nad tym wszystkim. Nie wiemy myśli człowieka i nie wiemy chęci człowieka. Tylko Pan Bóg wszystko to wie. Ale kiedy z nas każdy jakoś postąpi w sposób uczciwy i dobry, nie będąc tylko sędzią i wszystko znającym, takim mądralem, no to wtedy Pan Bóg i patrząc na nasze takie wewnętrzne zatrzymanie się nad sobą i nad prawdą Bożą, oświeca nas innym światłem. Wiele osób uwikłało się w różne słabości, uzależnienia,
Również wiele osób żyje w związkach niesakramentalnych. Co by ksiądz arcybiskup poradził tym osobom? Temat jest bardzo trudny. Każdy z nas w jakiś sposób jest uwikłany w coś. Nawet może w niewielkie rzeczy, ale jest uwikłany. Jest nawet przyzwyczajenie robić jedno to samo codziennie, to też jest jakieś uwikłanie. Ktoś jest pedant i musi u niego być wszystko tak poukładane, że nie daj Boże, jak tam ktoś nie tam rzucił swoje skarpetki czy jakieś tam coś jeszcze, no to wtedy będzie wielki skandal. No, może trzeba dojść do tego, żeby w jakiś sposób na to nie zwracać uwagi, bo to nie jest tak ważne, skażem, jak życie i wieczność. To jest tylko takie jakieś przyzwyczajenie do swojego porządku, który, skażem, każdy ma jakieś swoje. Nawet ludzie nieraz mają bezporządek, mają w nim porządek. Tak jak jedna kobieta przyszła i posprzątała jednego pana, tam wszystko, co tam leżało na podłodze, tam jakoś nieuporządkowane na stolach. I ona zrobiła to według tego, jak jej się wydawało, że to będzie lepiej. Przecież ten gospodarz się mówi, no to tutaj mnie zrobiło takie rzeczy i teraz nie wiem, gdzie to leży. A w tym bezporządku, który on miał, jakby na pierwszy rzut oka się widziało, że to bezporządek, to on jednak miał swój porządek. On wiedział, gdzie co leży, a teraz nie wie, gdzie ktoś mu pomógł. Znaczy, to taka pomoc była niewłaściwa. Dlatego naprawdę jest ludzie uwikłani, jakieś narkotyki, jakieś rzeczy seksualne, może nieraz nawet cygarety mogą być uwikłaniem, kiedy człowiek pali dużo i nie może się wstrzymać z tego. Nawet jakieś tam rzeczy inne, oglądania telewizora, czy zaglądania do komputeru, czy jakieś tam wchodzenia, jakieś różne kontakty tam, gdzie ciebie ściągają do jakichś rzeczy takich psychotropnych i różnych innych. No człowiek musi iść za zdrowym rozumem najpierw, za zdrowym rozumem. A zdrowy rozum mówi, że tego może nie warto, albo ludzie muszą takiemu człowiekowi coś podpowiadać. Swoim bliskim, swoim znajomym, kiedy widzą jakiś stan rzeczy u nich, który prowadzi do zagrożenia. Bo każde uwikłanie to potem jest zmiana psychiczna w głowie, w mózgu, a to już wtedy nie idzie wszystko od tego, że człowiek tego chce, a po prostu jego zmusza psychika, która jest już wciągnięta chorobliwie w jakieś zamiłowania rzeczy niewłaściwych, długi czas i ciągły czas, i wtedy człowiek wchodzi w takie sprawy, które doprowadzają jego do szalu i on nie ma już woli walczyć z tym wszystkim. Ale musi być świadomy tego chociażby, że to jest nie wina tylko ludzi, którzy obok jego żyją, czy Pan Bóg jest winien tym, a sam jest tym winien, że jakoś wciągał się w te rzeczy, które jemu dawali zadowolenie, ale myślę, że to będzie zawsze i wszędzie i bez kary. A kiedy wszedł na takie drogi właśnie uwikłania już, że nie może porzucić tego spania, czy tam jakichś rzeczy innych, do których się przywiązał, no to chociażby, skażę, zaczął świadomie sobie odpowiadać: Panie Boże, ja jestem winien. Przebacz mnie, daj mi wyjście z tego. Przecież mamy wiele świadectw, w internecie jest to świadectw różnych ludzi z Polski, kiedy byli uwikłani albo muzyką jakąś, albo jakimś tam był ten, który był uwikłany w sprawę tych wschodnich medytacji różnych. I oni potem opowiadali, jak wstępuje diabeł, jak nie chce się żyć, jak jest trudności. I potem Pan Bóg temu człowiekowi, który szedł niby z dobrymi chęciami, chciał być bardzo ważnym, wszystko wiedzieć, nie zrozumiał w jakimś momencie, że wciągło się do takich rzeczy, które skoro teraz nie może z nimi zwładnąć. I Pan Bóg w jakiś sposób wyprowadza jego. I potem człowiek jest wdzięczny całe życie, opowiada o tym wszystkim ludziom, że jest takie rzeczy, można w ten sposób, w taki czy inny sposób z tego wybrać, ale trzeba zaufać Panu. Trzeba pójść za nim. Oczywiście jest wiele tych ludzi, którzy takie właściwości im nie dane, skażem, bo oni żyją w tym samym otoczeniu, widzą tych samych ludzi, których albo doprowadzili do tego i pomogli im wejść do takich grzechów. I oni jakby w tym otoczeniu żyjąc zawsze popełniają to same. No natomiast, skażem, świadomość tego grzechu może ich doprowadzić do tego zatrzymania się nad sobą, może im pomóc. A muszę tego chcieć. Może nawet się nie uda dzisiaj, jutro. Może znowu upadną. Ale jak już zaczynają chcieć, to Pan Bóg ich po ich stronie. Ale kiedy robią grzechy i nie chcą z tego wybrać, to wtedy Pan Bóg nie może być po ich stronie. Jeżeli te, którzy żyją w jakichś powtórnych małżeństwach, całej prawdy oni nie mogą przyjmować komunii święty, bo żyją w grzechach. Oni porzucili swojego prawdziwego męża i żony i żyją w grzechach.
nie mogą przyjmować komunii. Oczywiście, że dusza chce tego, ale nie mogą tego przyjmować, bo nie można żyć w grzechu, w stabilnym grzechu. A to jest stabilny grzech, kiedy ludzie żyją w drugim małżeństwie czy w trzecim małżeństwie i teraz zaczynają zastanawiać się nad tym, jak to ciężko bez komunii świętej, bez spowiedzi, bo nie mogą się spowiadać, znaczy nie mogą, im się rozumie tak, że nie mogą być rozgrzeszeni ze swoich grzechów. Nie mogą, bo jakby oni poszli do spowiedzi i byli rozgrzeszeni ze swoich grzechów, to nie powinni dalej współżyć wspólnie z tym małżonkiem, którego dzieli sobie drugiego czy trzeciego. I taka świadomość oczywiście to jest dla nich wielkie przeżycie. Kościół mówi na tym, że jednak trzeba dążyć do tego, żeby unikać tego współżycia małżeńskiego, który właśnie jest tym grzechem, który, skażę, trzeba pozbyć się, żeby można było wyspowiadać się i przyjmować komunię świętą. To jedyny warunek, chociaż dzisiaj Kościół niestety ustami uważam mało wierzących albo niewierzących hierarchów kościelnych, próbuje dać ludziom jakąś inną drogę, alternatywę. Alternatywa nie idzie od Boga, idzie tylko od grzesznych hierarchów kościelnych, które sobie pozwalają zrobić te rzeczy, które Chrystus jawnie i konkretnie zabronił. Dlatego, kiedy ludzie już zaczynają być świadomi tego, że oni by chcieli spowiadać, oni by chcieli komunię przyjmować, ale nie trzeba im robić takie rzeczy, że ktoś jest winien w ich stanie rzeczy. Że oni starają się, że nawet z tym mężem próbuje tam, skażę, czy z tą żoną w jakiś sposób się porozmawiać, umówić się do tego, że może z czegoś zrezygnujemy, może w jakiś sposób spróbujemy żyć jak brat i siostra. Przecież też widziałem w swoim życiu młodych ludzi, nawet innej wiary, nie katolików. Byli to sektanci, pamiętam, jakie tam religie to było w Estonii. Kiedy widziałem dwóch młodych mężczyzn i kobiety, które jako mąż i żona, a które nie współżyją między sobą ze względu na wiarę ich. Oni się umówili między sobą, że nie będą współżyć, że duchowne obcowanie między nimi jest o wiele ważniejsze, czym seksualne. Ja byłem zdziwiony, skażę, takim postanowieniem sprawy u sektantów. A u katolików mam tyle, jak to się mówi, taki rozpowszechniony i rozpracowany nauki kościelnej o małżeństwie, o rodzinie i o innych wszystkich rzeczach. A jakoś to do tych katolików biednych to nie dochodzi. Oni wszystko niby zgłaszają się być katolikami, ale nie zgłaszają się żyć po katolicku. Będą żyć nie wiadomo jak, po pogańsku. A to się nie da pogodzić. Nie można służyć Bogu i mamoni. Dlatego jakieś starania, które oni robią, Pan Bóg zobaczy w swoim czasie, jak to się mówi, przyjdzie do jakiegoś logicznego rozwiązania tej sprawy. W swoim czasie. Tak jak w swoim czasie przyszedł grzech, w swoim czasie przyjdzie jakieś zwolnienie z tego grzechu. Ale na to trzeba czekać. Nie da się nic zrobić natychmiast i tak, że to wszystko będzie tak jedną lewą ręką. Od razu wszystko będzie zrobione. Tak się nie da. Dlatego, kiedy człowiek stara się, wtedy Pan Bóg jest po jego stronie. Kiedy człowiek się nie stara, a jeszcze zwala winy na innych, na Kościół, że Kościół winie, że ten ksiądz niedobry, bo on nie chce spowiadać, ja pójdę do drugiego, znajdę sobie takiego, który spowiada na lewo i na prawo, i wszystko jedno, bo on nie troszczy się, to jest wilk w owczej skórze i jemu się nie bardzo tam zależy na tym, co tam będzie z człowiekiem. A ten, kto jest za człowieka, on nie będzie spowiadał, on będzie mówił, że tego się nie godzi robić, że tego nie wolno, że trzeba z tego wybrnąć. Podpowiada jakieś środki, które, skażę, możliwe, wstrzymanie się od tego, może w ciągu tygodnia, może potem jeszcze jakoś więcej. I wtedy łaska Pana Boga wstępuje w takiego człowieka. A jeżeli człowiek nic nie robi do tego, żeby być zbawionym, jeżeli, jak mówił Pismo Święte, by jeszcze się nie sprzeciwiali do przelewu krwi, żeby być na stanowisku. Przecież nikt nas nie zabija, że my tam coś nie tak zrobili. Większość z nas żyje dobrze, nawet za dobrze. A nie możemy jakieś przyjąć decyzje w swoim życiu, które by nam pomogły do zbawienia. Natomiast sportsmeni, jakieś tam kosmonauci, to oni robili wiele wyrzeczenia, żeby tam pojechać do kosmosu, żona na Ziemi, ani żony nie ma, ani dzieci nie ma, oni tam latami w kosmosie latają. To też wielkie wyrzeczenia, to tylko dla nauki, dla jakiejś swojej chwały, ale to robią.
A jak my nie robimy nic dla własnego zbawienia, swego chociażby osobistego, no to kto za nas to zrobi? Dlatego, kiedy nie robimy nic, no to wtedy Pan Bóg nie jest po naszej stronie. A jeżeli staramy się chociażby jakieś pierwsze kroki, aha, ja rozumiem, że to, co się tyczy małżeństwa, że ja rozumiem, że jednak stan rzeczy jest taki, że ja muszę zrezygnować ze współżycia, to może będę rozmawiać z mężem, może będę rozmawiać z żoną, co mam żeby zrobić, w jaki sposób, żeby, no już żyjąc w tym drugim małżeństwie, jak się nam tam udało, żeby jednak zachować to nietknięte loże. Wtedy będzie wszystko na swoim miejscu. Pan Bóg będzie dawał jakieś siły, jakieś rozeznanie, jakieś satysfakcje innego rodzaju. Wtedy człowiek przyzwyczaja się tylko żyć jak wszyscy i grzeszyć i jeszcze mówić komuś, że ktoś inny, a nie ja, to wtedy Pan Bóg tam nie pomaga. Pan Jezus przez swoją mękę i śmierć pokazał nam, jak żyć, pokazał nam, jak wielką wartość ma cierpienie. Gdy upadniemy, mamy powstać i mamy Pana Jezusa naśladować. A nasza natura już jest taka, że jeżeli przychodzi cierpienie, prosimy Pana Jezusa, żeby je zabrał. Nie chcemy cierpieć. Prosimy o zdrowie, prosimy o różne łaski, bo zapominamy o tym, że każde cierpienie, wszystko, co dopuszcza Pan Bóg, jest łaską dla nas i to jest potrzebne i dobre dla naszego zbawienia. No tak właśnie jest. U Chrystusa była Bożą wolą, było to, żeby On poszedł na krzyż i umarł za nasze zbawienie. Za nasze zbawienie. Nie za swoje, a za nasze. I Chrystus, jak pamiętamy, kiedy modlił się w Ogólicu, to jednak co mówił? Panie, niech ten kielich ode mnie odejdzie. Jakby cierpienia. On wiedział i rozumiał, czym to się skończy. Ale niech będzie Twoja wola. Chrystus nie prosił, żeby stanowczy ten kielich odszedł, to cierpienie, ten krzyż i ukrzyżowanie odeszło od Niego. On prosił, że i taka Boża wola, ale Boża wola była inna, że On jednak poszedł na krzyż i tą śmiercią jakby przypieczętował, utwierdził tą miłość Boga do człowieka, że Bóg nawet Syna swojego nie pożałował, żeby było zbawienie całej ludzkości. A samo każdy z nas, jeżeli ma jakieś krzyżyki małe, no to tylko dlatego, żeby albo nas wychować z tym, co jest cnotą, albo kiedy my przyjmujemy ten krzyżyk dla pomocy komuś innemu, no to możemy w taki sposób też jemu ułatwić jakieś zrozumienie jego stanu rzeczy, czy to swój bliski, jakieś nawet wrogowie nas, dla których się modlimy. Pan Bóg to przymieni, skażem, z jaką chęcią, z jakim nastawieniem my to robimy dla innych. Oczywiście jestem przekonany, że skażem te prośby, że Panie Boże, odstaw ode mnie to cierpienie albo to cierpienie, to jak odstawię się to przyjdzie inne. No i wtedy może być jeszcze inne, może być gorsze, jak to, co, o którym prosiłem, że Pan Bóg jego odstawił albo zabrał ode mnie. Natomiast kiedy przyjmuję takie jakieś małe krzyżyki swojego życia, godząc się z Bożą wolą, że tak jest, no niech tak będzie. Oczywiście tam, gdzie człowiek może coś zrobić, to niech to zrobi. Ale kiedy czegoś nie może zrobić, kiedy jakieś tam się nie poprawia zdrowie, no to oddaj się Bogu i Bóg prędzej cię wyleczy, czy nawet co wymyślisz. A jak jest już czas na to, żeby stać przed Bogiem, żeby wejść do wieczności, no to też to jest stan rzeczy, to jest prawda o człowieku. Jak człowiek się godzi z tymi małymi krzyżykami, no to przyzwyczaja się do niesienia o wiele większych. Bo już ma sprawę, jak to wszystko robić i nieść ten krzyż, który Pan Bóg daje każdemu z nas. Nie ma człowieka, który by nie nosił krzyża swego. Komu więcej dano, tego więcej wymagano. I dlatego takie prośby skażę, że Panie daje mi, żeby były tylko dobre zaliczenia w szkole, żeby tam wszystko była uroda, żeby to była figura tylko taka, jak świat o tym mówi, żeby tam było wszystko. Sukcesy, to nie jest prawda o życiu człowieka. To jest takie pójście za światowym zmysłem o człowieku. A to światowe to jest więcej od diabła, czym od Boga. To, co jest od Boga, to Pan Bóg daje nam Pismo Święte, nauczania o sobie i o tym wszystkim, co się tyczy człowieka w jego życiu. Przychodzą cierpienia, przychodzą jakieś trudności, dolegliwości, konsekwencje swoich grzechów. I Pan Bóg jako dobry pedagog daje nam jakieś przejście w tym życiu przez różne etapy, żeby jednak zachować równowagę przed Bogiem i przed sobą, żeby duch ten nie upadał, nie uwikłał się. I wtedy ta łaska nam towarzyszy.
Nawet w trudnościach człowiek może być zadowolony, może z tego życia co mało zysk. Każdy dzień to jest dar Boży, naszego życia, które mamy. A jeżeli myślimy sobie, że my na coś liczymy więcej, że ktoś nam czegoś nie dodał, no to po prostu wchodzimy w taki sposób rozumowania, wchodzimy w niewłaściwe rzeczy, które Pan Bóg nam nie powinien być na usługach naszych, ale daje nam naszą naturę, nasze ciało, daje nam naszego ducha, każdemu konkretnego, ażebyśmy też wykonali Bożą wolę w tym zakresie, w jakim On nas to widzi i prowadzi nas do szczęśliwej wieczności. Bóg nie prowadzi nas do złego. Nie może do złego prowadzić, bo On jest dobry. Jako diabeł wszystko mówi, nie, to można po innemu, to może tak jakoś, tak jak to świat, widzisz, to taki może być taki. Tylko diabeł nas próbuje wmówić w to, że coś jest innego. No i kiedy nieraz nam to się udaje, to nam się wydaje, że taki my powinien być i to nam bardzo szczęście z tym. Ale przychodzi pora, kiedy stajemy u rozbitego koryta i widzimy, że nic co nam nie dało. Skończyło się jak u wszystkich, a teraz dalej co? Kiedy nie ma ani siły, ani ducha, ani pitucha, jak mówi się. Dlatego człowiek nie uważam, nie powinien tylko plakać i narzekać, że mnie to nie tak. Bo wtedy my szukamy swojej woli, a nie woli Bożej. A jak szukamy woli Bożej, nawet to, co nie jest tak według naszej woli, jest zgodny z tym, że Pan Bóg nam da to lepiej i najlepiej się skończy. Nawet jeżeli będzie trudno. Już na koniec ważnym jest, aby jako grzeszne stworzenia upokorzyć się przed Panem Bogiem i uznać swoją grzeszność, też żal za swoje grzechy i szczere wyznanie swoich słabości. Spowiedź jest sakramentem. Jest sakramentem, który wskaże Pan Bóg nam dał właśnie jako możliwość spowiadając się, otrzymać jakiś widoczny znak przebaczenia naszych grzechów. Spowiadamy się u świadka naszej spowiedzi przed księdzem, nawet ksiądz mając władzę, czy biskup mając władzę przebaczenia grzechu komuś innemu, nie może przebaczyć sam sobie. Musi też iść i upokorzyć się, stać na kolanka i poprosić spowiedzi o przebaczenie, pouczenie i rozruszenie. I dlatego, żeby nikt się nie chwalił z tym, że jest jakiś taki ważniejszy sędzia, że któremu wszystko możliwe. Dlatego właśnie to jest też dar Boży, że mamy taką łaskę. Jeżeli idziemy do jakiejś znacharki, do jakiejś babci, która tam będzie nam szeptać coś o diablo, jakieś rzeczy i też się pokażemy, jeszcze pieniędzy płacimy jej, czy do jakiejś tam w telewizory występuje, jakaś karta rozrzuca i my to tak oglądamy, jeszcze telefonujemy, płacimy pieniędzy, powie, kiedy trzeba iść na randki, a kiedy na randki nie jest, kiedy iść do banku, a kiedy do banku nie jest, kiedy wychodzić na ulicę, kiedy nie wychodzić na ulicę. My to, jak to się podporządkowujemy się takim babcem i takim różnym manipulatorkom, które w naszym życiu uczestniczą i do których nieraz się zwracamy. A tym bardziej jest większa pomoc od urzędowego świadka Kościoła, to kapłana, który ma tą władzę, komu grzechy przebaczycie, temu przebaczony. Ale człowiek musi się spowiadać, że kapłan jest wtedy jak lekarz. Lekarz też się pyta cały spisek, kiedy wchodzi się do szpitala, to pyta się, a czy to robisz, a czy to masz, a czy to takie zaburzenia, czy masz takie, czy coś innego. I człowiek nawet krępując się odpowiada na wszystkie pytania przeciętnego lekarza, którego pierwszy raz w życiu widzi. A kapłan jest o wiele większym lekarzem, bo jest ustanowionym przez Boga taki stan rzeczy, kiedy odpowiadają się, jest gwarancja przebaczenia grzechu. Tylko, że człowiek musi mieć uczestniczyć w tych pięciu warunkach dobrej spowiedzi. Grzechy poznać, swoje grzechy, mieć nastawienie do nich, że to jest obrzydliwością przed Panem Bogiem i szkodzi człowiekowi, że powinien mieć chęć poprawy, coś zrobić takiego, żeby jednak zmienić to stanowisko w życiu, jakie miał do tego czasu i wtedy i wyznać swoje grzechy, nie tając, bo jak przy lekarzu nie powiem wszystkiego, to lekarz nie da w recepcji tej pigułki, która by może najlepiej pomogła. On będąc w lędzie da inne jakieś recepty. Tak samo jak a kapłan też, kiedy jemu kłamiesz, no to wtedy on nie może za ciebie wyspowiadać twoich grzechów. A kłamstwo w spowiedzi wiesz, jest Boże, jak wcale się nie spowiadać. Bo to spowiedź nie jest tylko przed kapłaną, jest przed Bogiem przez kapłana. Jeżeli tego się nie robi uczciwie, no to wtedy lepiej jakby się zatrzymać i zastanowić i
i doczekać tego czasu, kiedy się uda spowiadać się uczciwie i szczerze. No i taka, kiedy jest spowiedź, to wtedy jest przebaczenie grzechu. Kiedy człowiek wszystkie te warunki wykonuje, jest przebaczenie grzechu i człowiek powinien być przekonany w tym, że tak jest. Pan Bóg przebacza przez rozgrzeszenie kapłana, który w tym uczestniczy, jako, można powiedzieć, jako telefon komórkowy. Telefon komórkowy to nie tylko mówi nam do ucha, jest jakaś stacja, którą jest włączony, przez którą to wszystko się dzieje. Tak samo kapłan jest właśnie w tym sakramencie związany ze Panem Bogiem i poznania Bożego jako sam poznanie. Poznając grzechy człowieka, dajemy jakieś wskazówki na spawienie, co trzeba zrobić, jakby to trzeba zrobić, żeby tego grzechu czy innego unikać. To jest bardzo wielki dar Boży. Z niego trzeba korzystać dość często. Tak jak idziemy do prysznica każdy dzień, żeby fryzura dobrze wyglądała, do fryzjerki chodzimy, żeby tam nam wszystko było tak, jak to się mówi, z glamurnych czasopism wyglądalibyśmy. A do czego nie robimy to swoim duszą, która też powinna być wyglądać na najlepiej. I spowiedź daje właśnie taki omyć z grzechów, taki prysznic daje. Prawdziwy prysznic, który oczyszcza naszą duszę. Wtedy człowiek staje się inny. Kiedy to robi częściej, wtedy inaczej widzi w innym świecie. Tak jak słońce świeci, no to ono oświeca wszystko. I tam w jego promieniach nie ma już cieni. Cień tylko jest tam, gdzie jego promienie nie dosięgają. Ale w jego promieniu to wszystko jest światłe. Tak samo w łasce Bożej człowiek jest w świecie. I wtedy, szczególnie po spowiedzi, inaczej widzi życie, nawet ma chęci, a coś znowu zrobić. Prawda, jutro może znowu zgrzeszyć. Ale wtedy ma jakieś więcej przykrości. Ale ja sam się upadł, a co trzeba zrobić, żeby tego nie było? Zastanawia się nad tym. Pracuje nad sobą. Tak jak pracuje we wszystkich innych, jakieś upadki w innych dziedzinach życia zmuszają człowieka do refleksji. Tak samo i w dziedzinie grzechu, kiedy człowiek upada i spowiada się, i słucha pouczenia, i przyjmuje je, i wykonuje je, to wtedy to światło staje się większym. Człowiek wzrasta w łasce Bożej. No i jakieś grzechy zaczyna unikać. Swoim czasem to zauważa za sobą. Spowiedź jest bardzo ważnym sakramentem, stanowionym przez samego Chrystusa, który mówi swoim uczniom, idźcie na cały świat, nauczajcie, komu grzechy przebaczycie, będą przebaczeni, komu nie przebaczycie, nie będą przebaczeni i życiu wiecznym. Tak, to jest bardzo, bardzo ważny stan. Wszystko robi diabeł i te, które jemu służą, żeby umniejszyć ten sakrament, ale kto jest mądry, to on wie, że to jest najlepsze narzędzie na przepędzenie diabla, jego pychy i w sobie, i w innych ludziach. Amen. Bóg zapłać za te cenne słowa. Bardzo proszę jeszcze o błogosławieństwo. Niech Bóg nam daje dobre chęci i niech nas prowadzi po drogę życia. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Panie Bogiem. Z Panem Bogiem. Dziękuję. Ja również. Wysłuchaliśmy księdza arcybiskupa Jana Pawła Lęgę. Chrystus, Ojciec.